Cześć, nazywam się Jakub Chmielniak i jestem między innymi twórcą Fancy Bears, który jest projektem Fanadice, czyli polskiej platformy NFT. Wcześniej stokenizowaliśmy Dodę, no a teraz przede wszystkim znani jesteśmy z Miśków. Nie wiem, kto kojarzy Fancy Bears, niech podniesie rękę w górę, bo chciałem zobaczyć, jak mamy głęboką... Fajnie, nice. A kto ma Miśka? Ręka w górę. Ohohoho, nieźle. Gratuluję. Gratuluję. A dwa więcej niż jednego. Brawo, to jeszcze lepiej. Gratuluję. Dobra, to zacznijmy trochę od twojej historii. Z tego co wiem, twoje początki jako przedsiębiorcy to była marka odzieżowa. Jak to się stało, że widzimy się dzisiaj tutaj na scenie Cryptoverse i będziemy rozmawiać o NFT i Metaverse? Wiesz co, no myśmy, ja robię i Fancy Bears, i Fanadice'a z Bartkiem Sibigą. Myśmy się, no już prawie dwa lata temu zostaliśmy wspólnikami w DDOB, to jest ta agencja influencer marketingowa, jedna z największych w Polsce. No i zostaliśmy nimi dlatego, żeby razem robić jakieś globalne, duże projekty. W tym sensie całe doświadczenie, które zebraliśmy wcześniej, miało jakieś zasoby i wiedza i kontakty, miały posłużyć się temu, żeby zrobić jakiś fajny, duży polski, ale globalny projekt. Nie wiedzieliśmy jeszcze jaki. Stanęło na krypto. W styczniu zeszłego roku zdecydowaliśmy, że to będzie NFT. Na początku w ogóle chcieliśmy tokenizować influencerów. Wymyśliliśmy sobie taką aplikację Moonshot, która miałaby się zajmować właśnie tym. No a po drodze Fanadice, no i później z Fanadice'a wyniknęły te miśki. Także to, co tam jakby doświadczenie zawodowe i to w internecie można zebrać z bardzo wielu branż, natomiast później wiadomo, że to ewoluuje, szczególnie jeżeli się nie stoi w miejscu i chce się ścigać globalne trendy. No a tutaj udało nam się wstrzelić w globalny trend i wypatrzyć go po prostu bardzo wcześnie. Jasne. Wiem, że masz ambicje edukacyjne. Obecnie edukujesz na swoim Instagramie i blogu na temat Metaverse. Opowiesz nam, czym jest Metaverse? Jasne. Właściwie każde takie spotkanie i każda rozmowa, ale też na przykład, nie wiem, każdy artykuł w mediach, tych też sporo na temat Fancy Bears było, także takich bardziej krytycznych, no to jest okazja do tego, żeby powiedzieć coś więcej na temat tego trendu, no bo on jest, po pierwsze jest bardzo świeży, po drugie jest bardzo taki dziwaczny, no bo z tej powierzchni rzeczy to wygląda tak, jakby jakieś odpegi chodziły po grube, już nawet nie tysiące, nawet nie setki tysięcy, ale czasami miliony złotych, dolarów i nie wiadomo za bardzo, z czego to wynika, na czym to polega, co rodzi uzasadnione czy nieuzasadnione podejrzenia, że za tym może być jakiś skam, jakieś tam pranie pieniędzy i inne takie. Jakby NFT, całe wiele fenomenów Web3 ma to do siebie, że bardzo trudno ocenić je z zewnątrz. To jest świat, który się dzieje na Twitterze, na Discordzie, w społecznościach skupionych wokół pewnych projektów, w rozwiązaniach, które nie są jeszcze znane w Polsce. I to nawet nie są znane w Europie. Większość z tych fenomenów to są fenomeny amerykańskie. My jeżdżąc po konferencjach w Hamburgu, byliśmy w zeszłym roku w Dubaju, w Miami, w Nowym Jorku, ale też w Hamburgu, w Amsterdamie, w październiku, w listopadzie. No to o ile w Miami, w Nowym Jorku NFT były wszędzie, były na każdy, w kawiarni barman wiedział, co to są NFT i były na Times Square, na narodowych ekranach i wszędzie. W Dubaju było pod tym względem naprawdę nieźle, o tyle jak zadałem to samo pytanie, czy ktoś kojarzy Board Ape Yacht Club na wystąpieniu w konferencji w Hamburgu, to większość osób nie wiedziała. I nie inaczej było w Amsterdamie, gdzie powiedzmy konferencje blockchainowe to są konferencje technologiczne. To są konferencje, w których biorą udział osoby, które gdzieś tam najczęściej kilka lat temu jeszcze za poprzedniego
2017-2018 za poprzedniego bullrunu weszły w blockchain i gdzieś tam starały się coś dewelopować. Natomiast NFT to jest o wiele bardziej kultura świata krypto, no i ta kultura nie dotarła jeszcze tak mocno do Europy. To jest kultura, która składa się z NFT, ale składa się też z DAO, składa się z metaversowych landów i ogólnie ze wszystkich odmian i zastosowań NFT takich właśnie widocznych, kulturowych, takich, że do tego tokena przypisuje się coś, co jest bardziej namacalne, aniżeli sama liczba czy sam ciąg danych. No tak, zgadza się. Najważniejsza jest społeczność, co u was w projekcie bardzo widać i macie bardzo fajną tą społeczność. Ale NFT ma wiele różnych zastosowań. Powiedz mi, jakie zastosowanie może mieć w marketingu marek? Tak, jakby społeczność mamy faktycznie fenomenalną i cieszę się, że wiele osób w naszej... Wiele osób z naszej społeczności tutaj jest. To tylko pokazuje, że właśnie NFT nie funkcjonują wyłącznie w internecie. Tutaj osoby, które się poznały u nas na Discordzie, już tam abstrahując od tego, że tam parę razy siedzieli na Discordzie na czacie i pili wódkę do rana, i to nie są żarty, to faktycznie gdzieś tam się nawiązują znajomości i nawet jakieś biznesowe relacje. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowanie NFT, my napisaliśmy w ostatnich dniach taki dłuższy artykuł, który się pojawi się w Forbesie w kolejnych dniach, gdzie między innymi w odpowiedzi na takie głosy na zasadzie, że te NFT to one są do niczego i nie mają żadnego zastosowania i tylko szkodzą środowisku naturalnemu, no to tam powiedzmy, że się dość konkretnie z tym rozprawiamy, wypisując... Tam wypisałem 17 ogólnych, no i tam rozbite, wiadomo, wszystko jeszcze wewnętrznie na punkty, co można robić z tą technologią. Z punktu widzenia marek jest to oczywiście niesamowity potencjał, bo NFT mają jakąś taką magię w sobie, która pozwala ludzi w internecie łączyć w społeczności mocniej, aniżeli cokolwiek innego jak dotąd. Tak, zacznę tak ogólnie. Bo to, co jest faktycznie niesamowite we wszystkich projektach NFT, to, że każdy jeden nagle jakąś grupę ludzi z różnych krajów i tak dalej łączy w społeczność, która się poczuwa do projektu, która się poczuwa do siebie, która formuje DAO, która ma wpływ na ten projekt. I NFT mają jakąś taką magię właśnie w sobie, że łączą ludzi. I dlatego takie marki jak Adidas, czy nie wiem, my teraz mamy na rozkładzie Tigera, wczoraj to ogłaszaliśmy, ale tak samo marka, jest taka marka w Azji Południowo-Wschodniej, też Tiger, największa, co piwo produkuje, to też na przykład emitowali NFT dla swoich społeczności, żeby później na bazie tego najpierw ich połączyć w grupę, a potem na bazie tego tę grupę w pewien sposób faworyzować takimi nowinkami, które to jest po prostu sposób na to, żeby robić w bardzo ciekawy sposób marketing. Natomiast na NFT można opierać wszystko. I programy lojalnościowe, i cashbackowe, i to, tylko to wymaga mocnego wejścia w świat Web3 technologicznie. Pamiętajmy, że to nie jest, że to jest fenomen technologiczny i łączenie na przykład Web2, czyli to w ogóle te terminy może też wyjaśnię. Powiedzmy, że Web2 to jest taki internet, jak znamy go dzisiaj, gdzie bazy danych są scentralizowane, gdzie coś tam jak jest, no to wisi sobie, nie wiem, na serwerach Amazona, w jakichś mongosowych bazach danych. Tutaj Web3 to co do zasady to są wszystkie rozwiązania, które, w których ta komunikacja, aktualizacja danych na blockchainie nie ma nic wspólnego z tymi właśnie serwerami takimi klasycznymi, gdzie łączysz się walletem, gdzie jak coś podpisujesz, to się dzieje wyłącznie na sieci, transakcje są na sieci, wszystko się dzieje maksymalnie na sieci. Im więcej się dzieje na sieci, tym lepiej. I tak w skrócie, no to nie da się przerobić za bardzo, czy bardzo ciężko jest przerobić te rozwiązania technologiczne, które mamy w tym momencie, do Web3. No i to oczywiście będzie proces, który będzie trwał lata i tak naprawdę na początku będziemy mieli takie równoległe trochę rozwiązania, czyli na przykład, nie wiem, jak Adidas Originals, nie wiem, ilu z was o tym wie, że Adidas Originals miesiąc temu wypuścił taki swój access NFT w pierwszej kolejności do członków Bored Ape Yacht Clubu. To jest ten największy, taki najbardziej znany projekt PFP, czyli Profile Pictures NFT. I tam w pierwszej kolejności dla Bored Ape Yacht Clubu, potem dla wszystkich innych. Tam było chyba 30 tysięcy wypuścili tych NFT i one będą w przyszłości uprawniać do dropów nowych kolekcji.
No i Adidas Originals w tym momencie ze swoich profili social mediowych linkuje właśnie do stron związanych z Web3, bardzo mocno na to postawił. Nike kupiło firmę, która największą, która zajmuje się przygotowywaniem odzieży metaversowej i tak dalej, artefakt, i też na tym bardzo mocno buduje. Także to lista marek, które weszły w NFT, jest przeolbrzymia i to Bartek też na LinkedInie ostatnio o tym pisał i w tym wspomnianym artykule będzie o tym mowa. W zasadzie wszystkie duże brandy myślą, w jaki sposób mogą wdrożyć rozwiązania Web3 w swoim biznesie. Tak, no myślę, że NFT dla marek jest też czymś takim, co łączy i pozwala gdzieś tam lepiej poznać swoją grupę docelową, a dzięki temu też stworzyć bardziej spójną i dopasowaną komunikację, ale też dopasować ten produkt, żeby on był faktycznie dla użytkownika. No, to prawda, bo to wszystko jest bardzo nieintuicyjne. To jest nieintuicyjne z tego prostego względu, że i to jest zupełnie naturalne. Ja rok temu byłem w tym samym miejscu i pamiętam też jeszcze gdzieś tam z maja zeszłego roku, że jak się Bored Ape Yacht Club robił popularny, że to się tak trochę w głowie nie mieściło, że jak to jest, że jakiegoś rodzaju obrazek może być wart, nie wiem, 5 eterów. A to były wtedy mniej więcej takie poziomy. I to było szokujące dla mnie i dopiero kiedy, i mimo że w tych NFT już chwilę siedziałem, i dopiero wskoczenie w ten fenomen pozwoliło to lepiej zrozumieć. Tak samo szokujące może wydawać się dla wielu, ale to jak? Że jakieś landy w tym metaversie, niezły skam, jakieś ubrania w tym metaversie cyfrowe, a po co to komu? Natomiast jak pomyślimy o tym, jak może wyglądać przyszłość, czyli że na przykład nie wiem, rozwiną się nie VR-owe, ale AR-owe rozwiązania, jak na przykład Apple wypuści swoje okulary AR-owe, a ma to w planach, no to wyobraźcie sobie, że macie takiego gostka na scenie, który jak na niego spojrzycie w tych AR-owych okularach, no jest ubrany zupełnie inaczej. 60% ponad milenialsów i Gen Z wyżej ceni sobie swój internetowy, powiedzmy, awatar, swoją internetową postać, aniżeli fizyczną. To są trendy, które będą się wzmacniać, że ten świat cyfrowy staje się dla nas coraz ważniejszy i to, że w konsekwencji zatem tego typu rozwiązania powstają, które jeszcze bardziej dowartościowują ten świat cyfrowy, no to jest naturalna kolej rzeczy, która z tego wynika. No my postawiliśmy na to rok temu, znając te badania i wiedząc, że ten świat cyfrowy będzie coraz mocniejszy, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No właśnie, na twoim blogu przeczytałam takie zdanie. Etos biznesowy musi wykraczać poza tabelki w Excelu, a prawdziwe marzenia, jeżeli mają zasłużyć na to miano, muszą najpierw wzrastać w wyobraźni. Powiedz mi, jak na żyzną glebę wyobraźni Fanadise padł pomysł misiu Fancyverse? Jakie takie pytanie w ogóle? Tak specjalnie z twojego bloga. Fancyverse, bo to z Fancyverse'ami jest tak. Jak my, bo my robimy Fanadise'a, gdzie wymyśliliśmy, że będziemy starali się zastosować technologię NFT z influencerami, z markami, starając się, będziemy szukać tych rozwiązań i zastosowań. No i wiadomo, zaczęliśmy iść na konferencje też w związku z tym, budować team. Jak odkryliśmy, że nie tylko w internecie, ale też poza tym internetem trend na pewien typ NFT się wzmacnia, no to decyzja była jasna, spróbujmy. W końcu jesteśmy projektem, który robi NFT. Czemu mamy robić wyłącznie dla innych projektów, zrobimy własny. To jest tak trochę, że zebranie doświadczeń może się odbywać dwojakim torem. Można zbierać doświadczenia robiąc projekty dla kogoś, w tym sensie, no nie wiem, jak zeskanowaliśmy Dodę i sprzedaliśmy ją w formie NFT, no to jednak to był etap poszukiwań. W tym momencie zrobienie Fancyverse to też jest etap poszukiwań. Dzisiaj Fancyverse po miesiącu też są czymś innym niż były miesiąc czy dwa miesiące temu, bo wprowadziliśmy taki system DeFi, czyli Decentralized Finances. To jest takie sformułowanie obejmujące wszystkie rozwiązania, taką nowoczesna bankowość w kontraście do tradycyjnej bankowości. DeFi połączone z gamingiem.
żeby wprowadzić jakąś nową jakość, jakiś nowy pomysł, którego dotąd nie było i faktycznie spotkało się to z olbrzymim uznaniem w świecie krypto. Tam floor nam wzrósł o 150% do ostatniego tygodnia i wszyscy o tym mówili i to był naprawdę duży sukces właśnie dlatego, że wymyśliliśmy i zrobiliśmy coś znowu nowatorskiego, ale połączyliśmy coś, co się wydaje śmieszne, niedorzeczne, te misie, z czymś, co jest jakby, no krypto cały czas jest troszeczkę takim dużym eksperymentem ekonomicznym, społecznym i my po prostu poszliśmy w ten eksperyment, próbując połączyć te światy, które zresztą w tym momencie cały czas są rozłączne, czyli świat tokenów, RC20 powiedzmy, tych bardziej, tych standardowych, no i świat NFT. Te światy były bardzo rozdzielone jeszcze pół roku temu, teraz się jakoś ze sobą coraz bardziej łączą. Natomiast przyszłość, jeżeli chodzi o stricte rynek krypto, no to zdecydowanie składa się z połączenia jednego, drugiego i w zasadzie wszystkich elementów ze sobą, no bo Web3 to umożliwia. Czyli właśnie wchodzenie kontraktów ze sobą w interakcję, a to wszystko są kontrakty. No właśnie, jak przy zmianach jesteśmy, to ostatnio wprowadziliście Honey Jars. Mógłbyś o tym opowiedzieć? No właśnie, to jest to, o czym w tym momencie wspomniałem, że wprowadziliśmy system Honey, który jest, jakby my w ramach Fancy Bears, bo kto jest częścią społeczności, to wie, że jest fajny miś, on oczywiście można go sobie dać na profilówkę, ale to nie wyczerpuje tematu. My tam w Utilities mamy szereg rzeczy, niektóre są dla wielu bardziej atrakcyjne, niektóre mniej. Jedna z rzeczy, która na pewno jest ciekawa, to, że DAO projektu, DAO to oznacza Decentralized Autonomous Organization. To jest taka jakby, taka trochę fundacja, coś takiego, że społeczność ma jakiś majątek i nim zarządza. To oczywiście jest w żaden sposób nieuregulowane, nie oszukujmy się. Jakby cały ten świat krypto jest bardzo konsensualny. Nawet to, że w teorii, nie wiem, jak ja mam małpę z Bored Ape Yacht Clubu, to ja mogę zrobić z nią co chcę, natomiast to jest konsensualne. To nie jest tak, że ja podpisałem jakąś umowę z jakąś spółką, która to wypuściła i ta spółka przyniosła na mnie prawa. To konsensus świata krypto polega na tym, że to tak działa, ale to tak do końca, to te rzeczywistości są cały czas jakby równoległe względem siebie. W każdym razie, ja na przykład w DAO mamy w tym momencie kilkaset tysięcy dolarów, i te środki w DAO wzrastają. Nasze DAO tak samo inwestuje w inne projekty NFT. No i jakby system Honey, który wprowadziliśmy tydzień temu, on się najpierw wiązał z tym, że chcieliśmy znaleźć sposób na to, żeby można było sobie te misje, żeby one jakoś ewoluowały, żeby one żyły na tym blockchainie, żeby one się zmieniały. Więc wymyśliliśmy system Honey Jarów, czyli że za jednego Honey Jara będzie można zmienić jedną cechę misia w górę albo w dół, tam są jeszcze ważne poziomy rzadkości. Ale zaczęliśmy nad tym jeszcze myśleć, oczywiście po nocach. I wymyśliliśmy, że nasz system będzie jeszcze bardziej zaawansowany, że oprzemy go na tokenie Honey, który będzie jakby i przypisany i do misia, i do tych, bo to są właśnie na przykład ciekawe rozwiązania technologiczne, że taki token ERC721, to jest standard NFT, on na przykład może być takim kluczem, który pozwala otworzyć tylko jeden konkretny zamek. I na przykład jak my zrobimy taką szkatułkę, schowamy tam te tokeny ERC20 Honey, to tylko ten jeden konkretny miś jest w stanie otworzyć tę szkatułkę. I to jest na przykład rozwiązanie, które my wprowadziliśmy, bo te tokeny Honey, one gdzieś tam one będą zalokowane, zainwestowane. Natomiast dostęp do nich będzie można uzyskać wyłącznie mając tego misia. W żaden inny sposób. I oczywiście tam będziemy naszą społeczność zachęcać do tego, żeby token wykorzystywała na upgrade'y misia. Wszystkie będą zapisane na blockchainie. Wszystkie, to ile kto wydał tokenów, to ile kto wydał gazu, to wszystko będzie zapisane w cechach misia. Będziemy wypuszczać unikalne elementy, o które sobie będzie można tego misia zupgrade'ować. Ale też i inne kolekcje i na przykład robimy serial animowany, no to będzie sobie można za Honey kupić wystąpienie misia w tym serialu. Bardzo różne rzeczy, które są, niektóre są, bo to trzeba to też rozróżnić, nie wszystko jest tak samo ważne. Są rzeczy, które są trywialne, ale dla społeczności mogą być istotne, czyli są takie wewnętrzne, a są takie, które szeroko oddziałują na projekt zewnętrznie. Czyli my na przykład zrobiwszy system Honey, możemy mówić, że jest nowatorski, pierwszy i możemy w ten sposób promować się ogólnie w świecie krypto. I tak samo możemy promować token metodami, jakimi się promuje token.
Nie jak się promuje NFT, bo to tak jak powiedziałem, są cały czas dwa różne światy. I to już jakby korzyść dla społeczności jest wtedy taka, że jest, no, że fancyversy są coraz bardziej rozpoznawalne, że coraz więcej ludzi chce brać w tym udział, bo uważa, że to jest nowatorskie, że my jesteśmy też jakby uczciwi, pracowici i że warto na nas stawiać, w sensie na mnie i na Bartka. No właśnie, to teraz pytanie trochę do ciebie, a trochę do publiczności. Dlaczego ludzie tak pożądają fancyversy? No co, no bo mi się są super nasze. W sensie każdy ma swój powód. Dla bardzo wielu osób, szczególnie tutaj w Polsce, ten miś Fancybears to jest pierwsze NFT, jakie sobie kiedykolwiek kupili. I jeszcze na dodatek okazało się, że to nie żaden rug pull, tylko projekt się udał. Więc wiele z tych osób jest bardzo mocno związane już w tym momencie emocjonalnie z tym misiem, no bo to jest ten pierwszy raz, a to jest rynek i świat, który będzie bardzo mocno się rozwijał. Więc niektórzy chcieli po prostu takiego misia sobie przeflipować. Faktem jest, że na pewno wiele osób potraktowało to stricte inwestycyjnie, no bo tak na tym ten rynek częściowo polega. My w żadnym momencie nie akcentowaliśmy tego wątku, ale to jest jakby... To, że można na czymś zarobić, to jest inherentna cecha, natomiast nie prowadzi się nigdy projektu w ten sposób. Projekt się rozwija ze względu na to, żeby on był ciekawy, żeby miał fajnych ludzi, żeby miał aktywną społeczność. Ktokolwiek, bo to tak też się mówi z tą aktywną społecznością, jak ktokolwiek, kto wejdzie do nas na Twittera, ja zachęcam gorąco, to wy zobaczycie, że pod każdym postem niemalże na Twitterze, to my mamy ze 100 czy 200 retweetów, z 500 polubień, ze 100 komentarzy i tak się dzieje od już no, ponad miesiąca i wszyscy niesamowicie są zaangażowani. Na Spaces, jak zrobiliśmy w zeszły czwartek announcement miodu, no tam w szczycie było chyba 750 osób, natomiast przez całe Spaces przewinęło się 3000. To Spaces to jest taki live chat ten na Twitterze, tak jak był Clubhouse w zeszłym roku popularny, no to tak Twitter to do siebie zaanektował i super to działa. No w każdym razie zasięg tego był przeolbrzymi i my na przykład Fancybears, jest taki trend na Twitterze, że jacyś tam goście, którzy zbierają NFT, wrzucają na przykład, o jakie NFT mam kupić. No i nasza społeczność się sama organizuje, żeby tam w komentarzach pisać Fancybears. I to jest śmieszne, ale na przestrzeni całego internetu my zazwyczaj to wygrywamy. Całego kryptointernetu. My mamy olbrzymią skuteczność w tym wszystkim. Nasza społeczność jest naprawdę fenomenalna. No i to łączy ludzi ze sobą i też ludzie nam ufają, wiedzą, że dowozimy, wiedzą, że fajne rzeczy od nas się pojawiają i będą pojawiać. No i to się później jakby sukces napędza sukces, a że jesteśmy też już doświadczeni, no i biznesowi i w miarę z Bartkiem kumaci, no to ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o przyszłość Fancybears. A jesteś w stanie może wymienić taki jeden powód, który według ciebie, jakby taka jedna rzecz, dzięki której udało wam się właśnie zbudować tak świetną społeczność? Bo jak mówisz, to jest bardzo wyjątkowe, wygrywacie jednak tutaj względem na skali światowej. To jest tak, że no my do tego podeszliśmy, na pewno sam projekt tworzyliśmy jako członkowie Bored Ape Yacht Clubu, co ma sporo benefitów, no bo tak de facto w tym momencie w internecie krypto, jak masz małpę na profilówce, jesteś członkiem Bored Ape Yacht Clubu, to masz dostęp do wszystkich. Od deweloperów po prezesa eToro i to nie ma problemu, każdy ci odpisze w miarę. W sensie nie aż tak 100%, ale to generalnie działa. Więc udało nam się bardzo mocno na tej społeczności Bored Ape'owej, która jest taka bardzo, bardzo, bardzo rzetelna, bardzo mocna, zbudować kawałek własnej. Natomiast myśmy, na przykład ja z Bartkiem, bardzo dużo osób przez to, że nas znają i nam ufają, na przykład z Polski, te osoby weszły w nasz projekt i stały się częścią tej społeczności. My na przykład, kiedy w dzień public sale'a ze względu na jedną adminkę zhakowano nam do Discorda dostęp i boty dosłownie na 40 minut przed public sale'em, który później wyprzedaliśmy w 8 minut, zaczęły wrzucać tam informacje, że się minting zaczął wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Tam ludzi na 35 eterów finalnie ci skamerzy oszukali i myśmy zwrócili te pieniądze ludziom później. I takie elementy sprawiają, że ta społeczność o tym później pamięta i właśnie i chcą być częścią projektu, który jest uczciwy, prowadzony fajnie i przez fajne osoby.
No, myślę, że bardzo dużo na tym zyskaliście i odbiło się to bardzo fajnym echem. No ale dobra, NFT to nie tylko misie. Rok temu, dla osób, które tutaj nie kojarzą, sprzedaliście miłość influencerki Marti Renti za 1 000 000 złotych. To było w lipcu. To było, kiedy to był taki naprawdę nasz pierwszy wyczyn, bo zaczęliśmy robić NFT, zaczęliśmy montować system i myśleliśmy, co możemy zrobić takiego, czego nikt dotąd nie zrobił. No i to było właśnie to, zresztą niczym innym nie było zeskanowanie Dody i sprzedanie jej skanu, to też było zrobienie czegoś po raz pierwszy. I teraz system Honey też jest czymś, co zrobiliśmy po raz pierwszy. Generalnie staramy się być nowatorscy i to nawet jeżeli to czasem brzmi dziwacznie, no to pomaga w edukacji. Jakby spójrzmy, Polska jest w tym momencie moim zdaniem jednym z najlepiej, jeżeli nie najlepiej wyedukowanym paradoksalnie w zakresie NFT krajów w Europie, dzięki ponieważ wam. Mieliśmy najpierw tę Marti na przetarcie, potem wjechała Doda, teraz wjechały te misie, zawsze temu towarzyszy jakaś emocja, dyskusje, ale to jest tak, że 95% ludzi za pierwszym razem powie scam, 5% doczyta. Za drugim razem 80% powie scam, 20% doczyta. I te proporcje się zmieniają. I w tym momencie, kiedy my na przykład z misiami tutaj się pojawiliśmy w polskim internecie, mimo że zrobiliśmy to dla fanów, bo jakby każdy teraz, jak Jezu, dużo się projektów niestety, to też uważajcie na to, bo się będzie dużo projektów w Polsce pojawiać, które sądzą ich, tak sobie z Bartkiem powiedzieliśmy, jak nam się udało, że pewnie w tym momencie 100 jakichś osób w Polsce myśli, że odtworzy nasz projekt, czy nasz sukces, a to się zazwyczaj bardzo źle skończy. No i widać już takie niektóre projekty w internecie i one się generalnie mogą źle skończyć, także uważajcie, lepiej wejść na OpenSea niż mintować, zawsze jest bezpieczniejsze. No właśnie, bo jest bardzo dużo osób, które zaczynając biznes, jakby idą po prostu w odtwórczość, a wy robicie dużo nowatorskich rzeczy. Skąd czerpiesz inspirację? Czy zawsze się jest odtwórcą. Nie da się zrobić czegoś w 100% innowacyjnego. Ja przypominam, że ostatecznie zrobiliśmy wyjściowo projekt PFP, jeden z wielu. Nam wyszedł on fajnie, natomiast samo zrobienie projektu PFP nie jest w żaden sposób nowatorskie. Natomiast to, czego wiele osób nie rozumie, to to, że za tym projektem PFP idą później wielkie możliwości, bo masz scenę przez pewien moment. Ludzie na ciebie patrzą, masz bardzo dużo emocji zgromadzonych w jakimś tam obszarze i to od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz, jak to wykorzystasz. Czy przekujesz to w super projekt, super społeczność i w taki prawdziwy sukces, który się... To, że myśmy sprzedali w pewnym momencie NFT za bagatelka 20 milionów złotych, to oczywiście było super, ale to był dopiero początek, bo nam się to wszystko mogło zawalić. Jakby to jest tak, jakbyście sobie zobaczyli na OpenSea, jakbyście sobie zobaczyli projekty, na przykład był taki profil na Instagramie NFT. Już go nie ma, bo go Instagram zdjął. On miał 2 miliony. To taki nasz kolega JF razem z Markiem Cubanem to prowadzili. I jak Instagram to zdejmował, no to na Twitterze też tam się zaczęły pojawiać takie tabelki, ile projektów oni promowali i jak te projekty skończyły. Się okazało, że na tam 30-40 projektów, które promował ten największy profil na Instagramie NFT, to tylko może ze 3 się udały, z czego my, a cała reszta była na czerwono. Jak sobie zobaczycie na OpenSea, na wykresy średniej ceny sprzedaży nawet takich topowych projektów, to zobaczycie, że jest taka regułka, że coś idzie w górę, a potem tak powoli spada w dół. No bo problem się okazuje się, że jest problem, że łatwo jest coś sprzedać, a potem ciężko jest utrzymać ten hype. I niewielu tylko się udaje. Dlatego od tej strony trzeba być ostrożnym i nam się na szczęście udało, bo nasz wykres wyglądał tak. Tam zawsze jest tak, bo tam jest taki moment przed revealem, kiedy ludzie kupują, potem po revealu trochę sprzedają i poszedł tak, nie? Bo nam się udało, bo zrobiliśmy coś super. No, ale właśnie nie wszędzie tak jest. No tak, a rozwikłałeś moją zagadkę, bo zastanawiałam się, dlaczego mi się nie wyświetlają posty z tego profilu. Nie słyszałam o tym, że został zdjęty. Został zdjęty i właśnie i JF-a, który też jest z Bored Ape Yacht Clubu, i JF-a Instagram i NFT Instagram został zdjęty. No właśnie, bo w sumie promocja jakby projektu NFT nie jest taka prosta. Jest to zupełnie marketing inny niż przy zwykłych markach. No tam trochę wjechał God Mode. W sensie, że największy profil i Mark Cuban i... No, a trzeba być ostrożnym, bo... Znaczy, no zarobili mnóstwo pieniędzy,
na tej promocji, no ale to się źle skończyło. Zresztą to pewnie nie pierwszy raz w historii, że coś takiego ma miejsce, że jest właśnie, jak jest to powiedzenie, że jak jest gorączka złota, to najlepiej zarabiają sprzedawcy łopat. No to był taki sprzedawca łopat, tylko że już nie może ich sprzedawać. No tak, dokładnie. Ale wróćmy jeszcze do tej miłości. Jak można sprzedać miłość jako NFT? Czy ja również mogłabym sprzedać to, swoją? Nie, no to był pierwszy raz. Słuchaj. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby zweryfikować tam, jak bardzo kochacie twój chłopak. No, myśmy z Bartkiem publicznie zadeklarowali, że nie chodzimy na randki z żadnymi dziewczynami, które nie mają misia. To się oczywiście można tym bawić, natomiast to był pierwszy raz. To było historyczne zdarzenie, nikt tego nie powtórzy. To nie jest naprawdę problem znaleźć nabywcę na coś w kwocie 100, 200 tysięcy dolarów, 300 tysięcy dolarów w świecie krypto. W świecie krypto jest mnóstwo pieniędzy, tym bardziej te pieniądze często są troszeczkę nadmuchane. Okresowo tym bardziej, jak akurat jesteśmy na szczycie jakiegoś bullrunu. I to nie jest problem w tym kontekście, mając trochę relacji, sprzedać coś. Problemem jest trochę wymyślanie nowych rzeczy, problemem jest też jakby, bo to jest tak, że można, nie wiem, na przykład jest taka firma, oni sprzedali metaversowy jacht za 650 tysięcy dolarów niedawno. Tam w zeszłym tygodniu taki duży fundusz Lightspeed w nich zainwestował i 60 milionów dolarów zrobili rundę w serię A. To brzmi niedorzecznie, że ktoś kupił jakiś jacht za 650 tysięcy dolarów, a firma się zajmuje nieruchomościami, real estate'em w metaversach. No ale co, ja totalnie wyobrażam sobie świat, gdzie szczególnie, nie wiem, pewnie wielu z was za okres pandemii zaczęło dużo więcej spotkań odbywać na Zoomach, na Meetach. Te wszystkie wideokomunikatory są coraz bardziej popularne, jeszcze wiedzieć na to AR. Ja sobie totalnie wyobrażam spotkania z ludźmi, nie tylko biznesowe, ale i prywatne, które się odbywają w naszych metaversowych domach i to się po prostu wydarzy. Dlatego też amerykańskie VC-ki tak chętnie w to inwestują. Masz już jakąś działkę w metaversie? No, my w tym momencie właśnie na Sandboxie nasze DAO zdecydowało, bo mamy partnerstwo z Sandboxem, więc musimy kupić taką działeczkę 3x3. Bagatelka będzie kosztować no pewnie 40-50 eterów łącznie na ten moment, więc jeszcze nie jest drogo, no bo to będzie ile na ten moment? Ponad 500 000 złotych. No a taka działka pozwala z jednej strony właśnie wejść w partnerstwo z takim projektem, z drugiej strony jesteś legit w tym świecie krypto. No tak, w sumie to... Carrefour kupił taką działkę ostatnio i generalnie na Decentralandzie coś dzisiaj było, że nie pamiętam kto, L'Oreal, ale cały czas jakieś no korporacje się nie szczypią, kupują tak samo. No właśnie, to chyba nasza przyszłość. A powiedz mi, jak ty w ogóle widzisz tą przyszłość NFT? I czy uważasz, że NFT i kryptowaluty to jeden organizm? Jak myślisz, jak będzie na rynku teraz BESA, co się stanie z NFT-kami? BESA to jest pojęcie inwestycyjne. Jak się robi projekty, to się nie inwestuje. Ja w tym rynku, kiedy zacząłem być founderem w krypto, przestałem być traderem w krypto. To są rzeczy, które jest ciężko pogodzić. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, NFT, żebyśmy dobrze rozumieli, moim zdaniem to, co jest absolutnie kluczowe i rewolucyjne w NFT i to, co NFT tak naprawdę zmieniło, to jest właśnie ta kwestia własności. Jeżeli jakby ktoś nie docenia tego, co własność może przynieść, co przynosi nowoczesnym gospodarkom, no to niech spojrzy chociażby na współczesną historię Chin i rozwój Chin po tym, jak Deng Xiaoping zaczął mieć coś po śmierci Mao, więcej do gadania. To jest mniej więcej taka sama zasada. I teraz mamy internet, w którym rozpoczyna się taka rewolucja, że można w internecie pewne rzeczy wziąć na własność i ta własność to ona się nie kończy tam, gdzie jest jakiś tam serwer amerykańskiej korporacji, tylko ona serio jest, ona jest postrzegana na serio. Tak powiedziałem, ona jest na ten moment konsensualna, czyli to nie jest tak, że prawo stanowione odpowiada temu,
co my tam mamy na tym blockchainie, natomiast oczywiście te rzeczy będą miały ze sobą styczność. I teraz z faktu, że NFT umożliwiają wzięcie czegoś na własność w internecie, będzie wynikało bardzo wiele rewolucyjnych zmian dla każdej branży. Siemano. I co chciałem powiedzieć? I chciałem powiedzieć, że już tam abstrahując od tego, że tych nowinek technologicznych będzie naprawdę sporo, no bo i w medycynie, w samej tej koncepcji certyfikatów własności, które umożliwiają ci potwierdzenie, że dana rzecz jest oryginalna. I ja oczywiście gorąco zachęcam do tego, że jak wleci ten artykuł, o którym wspominałem i tam tych zastosowań wypisanych będzie mnóstwo, to żeby po prostu sobie go przeczytać. I pewnie u mnie na Twitterze będzie go można niedługo zobaczyć, albo tak jak powiedziałem, najpewniej wleci w cyfrowym Forbes.pl. Czas na promocję. Jak się znajdziemy na Twitterze? Łatwo znaleźć, znaczy to tak, oczywiście na Twitterze funkcjonujemy trochę inaczej, ja funkcjonuję tak bardziej pod pseudonimem, ale mam w handlu swoje imię i nazwisko. Nie no, i mnie, czyli Jakuba Chmielniaka, i Bartka, czyli Bartka Sibigę, bardzo łatwo znaleźć googlując przez i na Twitterze wpisując, i na Instagramie, i wszędzie. Jakby jesteśmy, jak to się mówi, zdoksowani, czyli wiadomo kim jesteśmy, nie jesteśmy anonimowym teamem, także bardzo prosto zidentyfikować nas, no i to zresztą jest dla wielu też powód, żeby nam zaufać i zostać częścią społeczności Fancy Bears, do czego też wszystkich gorąco namawiam, szczególnie tych, którzy mają jeszcze taki ambiwalentny stosunek, trochę się boją, to gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie pierwsze kroki uczynić, nie mówię nawet, że u nas, ale w takim projekcie, który jest już taki rozpoznawalny, bardziej blue chipowy, żeby nie ryzykować z takimi projektami, które gdzieś tam się nam wyświetliły jako reklama na Instagramie, bo to jest właśnie największe ryzyko. Lepiej zacząć od czegoś, co jest pewne, a dopiero później lecieć z tym dalej. To może jakieś 3 rady dla początkujących na start? To są te same, co w świecie tokenów. Przede wszystkim do your own research. Dobrze jest i na Twitterze, i na pewno na Discordzie wchodzić sobie na Discordy i rozmawiać z ludźmi. To tutaj te społeczności są bardzo otwarte i wszyscy chętnie z nami rozmawiają, także to jest coś, co warto robić. No i mimo wszystko zalecam jak ze wszystkim. Ostrożność i powściąganie własnej. To jest obszar, który ma jakąś wartość przypisaną finansową, więc żeby zawsze powściągać swoją chciwość i być ostrożnym i nie przesadzać. No właśnie, tak się jeszcze trochę tutaj pomęczę, bo wszyscy mówią o tych odpowiednich researchach. A co to tak właściwie znaczy? No między innymi to, co powiedziałem. Najłatwiej jest wejść, to, że ten internet, bo to jest też ciekawe, bo jak nie wiem, jest jakiś sklep w internecie, czasem często ciężko znaleźć opinię na jego temat na przykład. A w świecie krypto wystarczy wejść na tego Telegrama, wejść na tego Discorda, zobaczyć jacy ludzie tam siedzą, czy są aktywni, co piszą. Oczywiście ten świat jest też mocno emocjonalny, nie ma co go tam idealizować, natomiast to pozwoli mniej więcej wyrobić sobie opinię na temat tego, jaka jest społeczność i jak wygląda ten projekt. Także to z Discordem też się trzeba zaprzyjaźnić, bo to dość specyficzne social medium. Z Telegramem tak samo, jakby generalnie te social media świata krypto są troszeczkę inne, ale oczywiście warto i należy i też są jakby mega fajne, bo o ile taki Instagram jest bardzo biernym social medium, tam się bardziej te treści konsumuje niż współtworzy, tak Discord przede wszystkim Discord jest bardzo takim właśnie aktywnym i zachęcającym do interakcji kanałem. Tak, i przede wszystkim społeczność, aczkolwiek dla osoby, która może być nowa w tym świecie, ufanie opinii innych ludzi może wciąż nie być przekonujące. Czy może masz jakieś takie twarde rzeczy stricte w projekcie, jak na przykład, nie wiem, zespół, czy coś z tego typu rzeczy, które można sprawdzić? To jest jedna z bolączek jeszcze tego świata. Nawet ja przetłumaczyłem taką książkę Friedricha Hayeka, Denacjonalizacja pieniądza, która jest o krypto, mimo że jest z lat 70. I on tam właśnie między innymi pisze, że tak generalnie no to wskazane byłoby, żeby powstał taki rzetelny system oceny mimo wszystko tego, co się dzieje w taki zdecentralizowany sposób. I oczywiście ten system
jest, tych mediów jest coraz więcej, tych niezależnych blogerów czy osób, które oceniają, jest coraz więcej. No natomiast mogłoby to wyglądać mimo wszystko lepiej. Myślę, że jest olbrzymia przestrzeń do tego, żeby ten rynek się rozwijał właśnie w tę stronę jakiegoś takiego wynajdywania, takiego systemu oceny projektów, który nie wynika z tego, że ktoś za coś zapłacił, tylko w miarę obiektywnego. Natomiast pamiętajmy, że jest to bardzo, bardzo młody rynek i takie rzeczy z pewnością powstaną, ale dopiero powstaną. Myślisz, że jest możliwe stworzenie takiego systemu obiektywnego? Tak, myślę, że jest. No, są pewne kryteria, które można przyłożyć, tak samo jak się, nie wiem, jak się wejdzie na nie wiem, oto dom, to wyskakuje, że ta nieruchomość jest droższa o X od średniej. To tak samo być może taki system mógłby powstać, który by pokazywał, że na przykład nie wiem, ta cena mintu jest czterokrotnie wyższa od innych. No i pytanie wtedy, czym to się uzasadnia. Myślę, że kwestia czasu, jak takie rzeczy będą powstawać. Byłoby to na pewno bardzo wartościowe. To ostatnie pytanie ode mnie, żeby dać szansę publiczności. Czy uważasz, że Fanadise to ten twój taki życiowy projekt, czy jeszcze nas czymś zaskoczysz? Ciężko powiedzieć. My w tym momencie się bardzo skupiamy na Fancy Bearsach i na Fanadise. Ja tak się nauczyłem trochę myśleć. Zawsze myślałem bardziej do przodu, teraz myślę mimo wszystko tak operacyjnie miesiąc do przodu, czasem nawet tylko tydzień. W tym momencie nawet nie mamy aż tyle czasu, żeby się zastanawiać nad tym, co będzie dalej. Jakby powodzenie tych projektów, które wymieniłaś, to jest dla nas największy priorytet w tej chwili, bo jeden sukces rodzi kolejne, więc nie warto myśleć o tym, co będzie, jeżeli, ponieważ na ten moment zbyt wiele rzeczy się waży. Być może będzie prościej odpowiedzieć na to pytanie bliżej końca tego roku, natomiast na ten moment ja w zasadzie każdą wolną chwilę swojego czasu poświęcam Fancy Bearsom, Fanadise'owi, łącznie z weekendami, my nie wychodzimy z biura. Widziałam. Totalnie, także no zobaczymy. Ale lubisz to, widać to po tobie. To jest trochę, czy ja to lubię, no to nie, no, lubię to, natomiast praca to jest strasznie stresująca, wyczerpująca praca. Ja nigdy nie miałem tak ciężkiego projektu, tak wymagającego i jest to olbrzymie wyzwanie. Więc oczywiście ja lubię wyzwania, natomiast sam nie wiem, ile my jeszcze będziemy w stanie czasu tak ciągnąć, bo to jest naprawdę szalenie intensywne. Jasne, no to słuchajcie, społeczności Fanadise i Fancy Bear, pora wysłać chłopaków na urlop, zajmijcie się ich Discordem, żeby mogli odpocząć. No, żeby to się tak działo. Wydało to, u nas pracuje już z 40 osób w teamie, ale to jest... Wow, tak, no to jest duży projekt. Od tej strony. Tak, duży, na pewno. Dobra, oddajmy głos publiczności, jeżeli macie jakieś pytania. Śmiało. Zobaczymy, czy nie będzie hałasował. Dzień dobry. Raz. Marcin z tej strony. Słuchaj, jak skomentujesz to, że OpenSea właśnie ogłosił, że 80% statystyki ogłosił, 80% projektów to są skamy, fraudy i tym podobne wynalazki. Jak to skomentujesz? OpenSea działa mniej więcej tak, że każdy sobie może, trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Na OpenSea masz z jednej strony projekty, które są wystawione, które w teorii można kupić. Tak jak na Allegro, że ktoś wystawia listing i każdy w teorii może sobie coś kupić, co jest na tym OpenSea, nie? Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz, kto coś rzeczywiście kupuje. Bo ta wypowiedź OpenSea, mimo że była faktycznie, to jest prawda. W świecie krypto jest bardzo dużo skamu, ale to mniej więcej na tym polega, że na OpenSea w zasadzie każdy może podpiąć kontrakt i coś się tam wyświetli na tym OpenSea. To jednak nie oznacza, że że to generuje jakikolwiek wolumen, czy jakąkolwiek sprzedaż. Czyli te 80% projektów, które są gdzieś tam podróbkami innych projektów, bo to mniej więcej na tym polega, że jak myśmy sprzedali Fancy Bearsy, to tam się pojawiło kilkadziesiąt kont, które udawało Fancy Bearsy, żeby naciągnąć ludzi na kupno fałszywego misia. Natomiast one wygenerowały wolumenu może, nie wiem, ze 2 etery. I po prostu ludzie się na to nie nabierają. Więc to o to chodziło. Te projekty nie generują wolumenu, natomiast one są jako martwe listingi wystawiane. I o to chodziło w tej wypowiedzi OpenSea. Bartłomiej z tej strony. Mam do ciebie 3 pytania. Tu jestem. Halo. Siema. Cześć.
Trzy pytania, dwa nawiązujące do tego, o czym mówiłeś. Pierwsze, Polacy, wspomniałeś, są najbardziej wyedukowani w Europie, jeśli chodzi o NFT-ki. Jaka nacja na świecie jest na pierwszym miejscu według ciebie? Amerykanie. Amerykanie, to wszystko jest amerykański fenomen. Najwięcej firm jest amerykańskich, najwięcej projektów jest amerykańskich. No i my sami natchnęliśmy się najbardziej przez NFT New York City i konferencję w Miami. Dzięki. Druga rzecz. Mówiłeś o tym, żeby nie mintować gdzieś na przypadkowo nie mintować sobie NFT-ków, tylko udać się na OpenSea. Jakbyś mógł to, znaczy rozumiem, że chodzi o bezpieczeństwo, ale czy mógłbyś... Bo to jest tak, masz rynek pierwotny i rynek wtórny. Mintowanie to jest rynek pierwotny, czyli że masz jakiś nowy projekt, jeszcze nie wiadomo, co z niego będzie, ale dostałeś miejsce na tak zwanej whiteliście, no i projekt umożliwił ci wymintowanie tego NFT. OpenSea to jest z kolei rynek wtórny. Myśmy wszystkie, mi się sprzedali tam 7 stycznia, natomiast od tego momentu animujemy ten rynek wtórny. Ludzie już wymieniają się, kupują, sprzedają między sobą i naszym zadaniem jest sprawić, żeby jak najmniej osób chciało sprzedawać. I te projekty, które są na OpenSea, one już są publiczne, wylistowane od dłuższego czasu, można prześledzić ich wykres i OpenSea też jest taką bazą, którą sobie można przejrzeć, co nam się podoba. Jest to po prostu mniej ryzykowne dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę, bo to mi o to chodziło. Znaczy ostatecznie później i tak, no, jak są jakieś większe fundusze czy firmy, to one kupują blue chipy, czyli no, kupują sobie małpę, ale nie powiem kupujcie małpy, no bo jedna małpa to teraz kosztuje 100 eterów, nie? Więc to... bo mogło być problematyczne dla wielu. Ale są projekty, które kosztują 1 eter, pół etera i warto, albo nawet taniej, dużo taniej, warto w nie wskoczyć, żeby się czegoś nauczyć. Natomiast jakby potraktować ten wydatek właśnie tak, edukacyjnie, że jak już coś się ma na tym wallecie, jak się zrobiło te transakcje, no to potem człowiek ma większą skłonność do tego, żeby to obserwować, śledzić, żeby się tym zajmować. I można to potraktować jako taką stymulację kursu z metaversu. I to tak działa, także zachęcam. Dzięki. Teraz może troszkę prywaty, ale moje pytanie może też innych zainteresować. Znaczy może być cenne dla innych. Mianowicie jestem posiadaczem 2 miśków, kupiłem je tak troszkę z ciekawości. Po ile? No, w sensie kiedy, w którym momencie kupowałeś? Na początku za 0,18 etera. No i ekstra. Tak, no ale przyznaję, nie śledzę tego za bardzo. Czekam na miodek. Teraz... Poważni mężczyźni rozmawiają o nowoczesnych technologiach. I teraz do sedna przechodzę. Czy mógłbyś mi, jak i również innym posiadaczom miśków, zdradzić jakiś sekret, na co, na jaką cechę warto przeznaczyć miód, która w perspektywie czasu na cenę się przełoży. Przepraszam, że tak publicznie, ale mówię, że też innych to zainteresuje. To zależy, no. Nie, wiesz co, powiem tak. Generalnie, to już tam żarty na bok, ale my będziemy bardzo mocno zachęcać do tego, żeby generalnie ten honey token czy miodek wydawać na misia. I jeżeli to będziesz robił, to my będziemy premiować tych, którzy tak robią. I to będzie tak, że będą się pojawiać cechy, które na przykład nie, zdropujemy, że teraz jest 50 albo 20 egzemplarzy tej nowej jednej cechy i tylko te osoby, które będą pierwsze, będą mogły ją dostać. To będą tego typu rzeczy na przykład, ale generalnie każda z tych rzeczy będzie zapisana na blockchainie. Bardzo mało projektów to robi, a my to będziemy zapisywać. Czyli jeżeli ty wydasz tego miodu X, to taka informacja będzie już na zawsze przy tym misiu i my będziemy dążyć do tego, żeby to sprawiało, że ten miś jest wtedy bardziej wartościowy. Tak właśnie myślałem, że tak to zadziała. Powiedz mi, bo mam wrażenie, że jeden mój misiek ma cechy damskie z racji no to tego, może być misia. Tak, z racji tego, znaczy ja go tak odbieram, że ma usta pomalowane. To możesz zostawić, dać żonie, a możesz zmienić na przykład sobie te usta. No właśnie, nie, ja bym usta zostawił, ale czy będzie jakaś cecha, którą mogę dodać, nie wiem, typu kokardka, wstążka, taka cecha, żeby ewidentnie podkreślić, że jest to kobieta, znaczy misiówka. Oczywiście, że tak. To jest swoją drogą mega ciekawe pytanie, bo jest
cały trend kobiet w NFT. Są projekty, które są dedykowane wyłącznie kobietom bardzo wysoko, na przykład World of Women jest absolutnie topowym projektem dla kobiet z florem na poziomie w tym momencie 13 eterów. I generalnie mega dużo dziewczyn wskoczyło w blockchain za pośrednictwem NFT. Także to jest mega fajna sprawa i u nas też jest, zespół jest bardzo damski i dużo kobiet jest członkami naszej społeczności. Także z pewnością będziemy robili takie rzeczy, bo to jest generalnie mega fajne, ciekawe i chcemy to wspierać bardzo mocno. Dzięki. Można? Ja mam dwa pytania. Jedno takie bardziej... Słychać mnie? To chyba ostatnie pytanie, bo mamy czas tutaj gdzieś z boku jakieś takie... Po jednym pytaniu. No. Dobra, to zadam to bardziej techniczne, misiowe, bo dużo się mówi o tych skanach gdzieś tam w metaversie. Jak to, gdzieś tam ten temat trochę ucichł, a jak dokładnie, jaki macie plan na to, czyli jak zeskanować, jeżeli byłoby, no teraz mamy ilu ownerów, 4000 czy 4000? Dokładnie. Jak planujecie zeskanować tyle osób, czy to będą budki, jak teraz wiecie, ze szczepionkami? A wiesz, że trochę tak, bo my własny skaner już w tym momencie powiedzmy mamy, czy montujemy i my chcemy zrobić tak, żeby ten skaner był mobilny. Wyobrażamy sobie, że w ogóle zrobimy taki tour po Stanach, gdzie będzie, powiedzmy, w takim dużym busie czy autobusie będzie ten skaner w środku. No i sobie będziemy jeździć i będziemy sobie skanować między innymi fancybersową społeczność, ale generalnie będziemy w ten sposób promować i Fanadice'a i technologie metaversowe. I generalnie to skanowanie jest ważnym elementem naszego modelu biznesowego. Zgłaszam się do darmowej pracy jako wolontariusz przy tym skanie, jeżeli będzie jeździł po Stanach, także... Spoko. Dobra, to może iść do nas. Cześć, Darek. Dobra, to ostatnie. Jakub, pytanie techniczne, jeżeli pojawi się nowy ciekawy projekt polski NFT, który by miał pewną unikatowość, to jesteś w stanie ten projekt wesprzeć albo wykorzystać, czy współpracować na poziomie socialów, czy też grupy, którą macie, tak jak ty podobnie zaczynałeś. Czy my launchpad wypuszczamy na przestrzeni kolejnego miesiąca, półtora, gdzie faktycznie będziemy pomagać projektom ze startem. Ja generalnie zawsze przestrzegam wszystkich, że trzeba mieć pozycję w świecie krypto, jeśli na nim znać, żeby robić jakikolwiek swój projekt NFT, że generalnie bazowanie na mainstreamie jest tutaj mega trudne, ale to zależy od projektu. Natomiast tak, no my będziemy mieli launchpad, więc siłą rzeczy z nowymi projektami zamierzamy w dużej ilości współpracować, także jak najbardziej można się kontaktować. Super, dzięki. Jeszcze damski głos, ostatni damski głos, żeby był parytet. Tak, właśnie mówię, że damski głos na parytetu i możemy kończyć. No. Słychać mnie? Tak. Dzień dobry, ja chciałam się właśnie zapytać w takim razie, ile taki miś kosztuje i czy są jeszcze dostępne, jak go można dostać? To jest tak, że myśmy wszystkie misie z rynku pierwotnego sprzedali. One w tym momencie, jak każde inne NFT, po tym jak się sprzeda, jest na rynku wtórnym, czyli na OpenSea. W tym momencie 0,85 etera jest tak zwany floor. Floor to jest taka minimalna cena misia. No natomiast jakby ona sobie tam rośnie, tak trochę fluktuuje. Natomiast tak, my już nie mamy żadnych misiów, które myśmy wszystkie misie sprzedali i wszystko, co się w tym momencie dzieje, to jest właśnie na tym rynku wtórnym na OpenSea. Na OpenSea. To jest OpenSea. Tak. To jest taki największy marketplace. Czyli jak będzie... Jak będzie bear market, to będą jeszcze bardziej rosły. W końcu to nieźwiedzie. Dobra, dzięki wszystkim, bardzo było mi miło i fajnie, że was tu uczyło.